Choć już wielokrotnie na sesjach radni z różnych klubów apelowali o zgodę i porozumienie, to kwestia podziału prawie 2 milionów wolnych środków pokazała, że spięcia są i będą nieuniknione. Zdaniem przewodniczącego rady odpowiedzialność za dzielenie radnych spada na Marka Hańce. Po prostu nie toleruję, powiem kolokwialnie, sypania piasku w szprychy, tak, w tryby. No, tak się po prostu nie robi, tak się nigdy nie dogadamy. Nie można przeinaczać faktów, po prostu trzeba szukać kompromisu dla dobra tego miasta. Marek Przybylski uważa też, że lider opozycji, na jakiego kreuje się przedstawiciel Rawickiej Platformy Samorządowej podczas spotkania w sprawie podziału pieniędzy, przebywał w świecie wirtualnym. Mówił niezrozumiale, przeinaczał fakty. Był moim zdaniem w świecie wirtualnym. Dla mnie jest to pan, który próbuje podzielić radnych. Nie ma z nim żadnej konstruktywnej rozmowy. Jednego dnia mówi tak, drugiego inaczej. Zmienia się po prostu jak kameleon. Wiceprzewodniczący rady Marek Hańce odpiera zarzut, jakoby próbował podzielić radnych. Ja myślę, że każdy osądza innych przez własny pryzmat i myślę, że to jest poważny błąd. Próbuje pan podzielić radę? Absolutnie nie. Rada składa się z radnych silnego regionu, radnych Rawickiej Platformy Samorządowej, Porozumienia Samorządowego i naturalnym biegiem rzeczy wytworzyła się opozycja w Radzie, no ale opozycja sama w sobie nie jest niczym złym i dzięki temu myślę, że jest wgląd w to, co władza robi i można patrzeć władzy na ręce.